Jako nastolatek spotkałem paru komunistów, którzy przekonali mnie, że komunizm jest czymś dobrym i należałem do ich ruchu przez 2 lata. Zbierałem literaturę komunistyczną i widziałem różnicę między tym, co mówili w latach 40. a tym, co mówili wcześniej. Czytając to, myślałem, to nie tak. W ubiegłym roku mówili nam co innego. Nie to pisali w latach 30. Zanim skończyłem 18 lat, wiedziałem, że nie mają racji. I potem większość życia poświęciłem działalności antykomunistycznej. I ludzie pytali mnie, czy nienawidzę komunistów. A ja odpowiadałem, że nienawidzę komunizmu, ale nie komunistów, ponieważ nauczyli mnie czytać najnudniejszą literaturę na świecie. Zrobili mi przysługę, ucząc mnie czytać te bzdury, bo dzięki temu zrozumiałem, jak są źli i mogę o tym mówić innym ludziom. Towarzysze, miałem szczęście spędzić kilka miesięcy w Rosji sowieckiej i mogę powiedzieć z całkowitą pewnością, że rosyjska rewolucja okazała się sukcesem. Rosyjska klasa robotnicza zrobiła ogromny wyłom w murze międzynarodowego kapitalizmu. Wyzyskiwacze nigdy nie zdołają go zasypać. Będzie się on poszerzał, aż w końcu wielka fala proletariacka zaleje klasę kapitalistyczną na całym świecie. Komunistyczne kadry w Stanach Zjednoczonych trzymały się ściśle sowieckiej linii, w której zmiany wytyczane były za pośrednictwem różnych instrumentów. Jednym z nich był oczywiście The Daily Worker, robotnik codzienny. Gazeta publikowana tu, w Stanach Zjednoczonych. To nieoceniony materiał źródłowy, pozwalający śledzić zmiany linii partyjnej. Dopiero niedawno ostatecznie przyznali, że partia komunistyczna nie jest niezależnym amerykańskim ugrupowaniem, że była całkowicie sterowana przez Związek Sowiecki i zaangażowana w pozyskiwanie Amerykanów do szpiegowania przeciw Ameryce. W kręgach lewicy amerykańskiej istniał sprzyjający klimat nasycony sympatiami dla socjalizmu, a nawet komunizmu w wydaniu sowieckim, ze względu na problemy wielkiego kryzysu ekonomicznego. Spektakularny krach na giełdach finansowych jesienią 1929 roku, będący w istocie skutkiem pogłębiającego się od I wojny światowej interwencjonizmu państwowego, sprawia paradoksalnie, że koncepcje socjalistyczne zyskują coraz więcej wyznawców, przekonanych, że wolność gospodarcza zawiodła. Fakt, że ustanowienie rządów socjalistycznych w Rosji kosztowało już życie milionów ludzi, nie jest powszechnie przyjmowany do wiadomości.
W latach 30. podczas wielkiego kryzysu ekonomicznego na Zachodzie wzrosło zainteresowanie Sowietami jako przykładem pozytywnym. Był to okres, w którym zachodni intelektualiści wybierali się do Związku Sowieckiego, by tam uczyć się, jak można osiągnąć tak szybki wzrost uprzemysłowienia. Sowieci organizowali stosowną propagandę i dezinformację. Zapraszali do siebie ludzi szanowanych na Zachodzie, na przykład pisarzy. Obwozili po Rosji. Cała ta operacja dezinformacyjna opiera się na tych zachodnich, amerykańskich liberałach, którzy opowiadają, że tam nie potwierdzają się te wszystkie informacje o tym, że tam mordują ludzi, że tam są jakieś obozy koncentracyjne, o głodzie na Ukrainie. Oni po prostu w to nie wierzą, że takie coś może w ogóle mieć miejsce. Bardzo dużą wagę Sowieci przywiązywali do propagowania ideologii, która mogła się w owym czasie przyjąć na gruncie społeczeństw zachodnich, czyli takiej liberalno-lewicowej, niekomunistycznej, twardej, bo tego by przeciętny Amerykanin nie przyjął, natomiast ideologii socjalistycznej po prostu. Ogólnie rzecz biorąc, poziom wiedzy Zachodu o sowieckich obozach i terrorze był zależny od koniunktury politycznej. Sam prezydent Roosevelt i jego żona Eleonora mieli lewicowe, socjalistyczne inklinacje. Żona prezydenta, Eleonora Roosevelt, interesowała się komunistami. Wszyscy się przyjaźnili. Amerykański Departament Stanu jest zaczadzony propagandą sowiecką o tym, że to jest dynamicznie rozwijający się kraj, dynamicznie rozwijająca się gospodarka, w której były różne zakręty, ale generalnie po prostu prawa człowieka są honorowane i oni potrafią argumentować, cytując Konstytucję Związku Sowieckiego, która zapewnia wszystkim wolność jednostki i swobodę wypowiedzi. Więc byli ludzie, którzy autentycznie w to wszystko wierzyli. Poza tym oczywiście działało wielu szpiegów. Bolszewicy bardzo wcześnie rozpoczęli infiltrację i wysyłali szpiegów do Stanów Zjednoczonych od początku lat 20. Największy sukces, moim zdaniem, odnosiły wczesne operacje sowieckich szpiegów, głównie Żydów, współpracujących w Stanach Zjednoczonych z amerykańskimi Żydami jako naturalnymi sprzymierzeńcami. W przypadku Izaaka Achmerowa, który był nielegalnym rezydentem, zorganizowano mu w 1934 roku paszport na nazwisko Bill Grinke. Prawdziwy Grinke zmarł w dzieciństwie, lecz rodzina zachowała jego dokumenty, na podstawie których został złożony wniosek w biurze paszportowym i w ten sposób uzyskali amerykański paszport dla Achmerowa. Achmerow ożenił się z Amerykanką, siostrzenicą przywódcy partii komunistycznej. Rozstał się ze swoją rosyjską żoną i ożenił się z nią. Miała z nim dzieci, które podobnie jak jego dzieci z poprzedniego małżeństwa, wszystkie podjęły po wojnie pracę dla KGB. Achmerow jako nielegalny rezydent spotykał się z niektórymi najważniejszymi agentami osobiście, ponieważ nie można było dopuścić do tego, by ich widziano z innymi oficerami NKWD z sowieckiej ambasady. Achmerow miał kontakt w ambasadzie, który regularnie się z nim spotykał i odbierał od niego wiadomości do wysłania do Moskwy. Oczywiście zaszyfrowane. Szereg tak zwanych nielegałów, agentów z fałszywą tożsamością, organizuje na terenie Stanów Zjednoczonych siatki wywiadowcze. Cała sowiecka agentura na Zachodzie służy nie tylko wywieraniu wpływu politycznego, ale i osiąganiu praktycznych celów gospodarczych. Przede wszystkim kradzieży patentów.
Setki agentów NKWD i GRU, wśród których są wykwalifikowani inżynierowie i naukowcy, wywożą ze Stanów Zjednoczonych tysiące stron dokumentacji technicznej, rysunków urządzeń i planów całych linii produkcyjnych, a nawet gotowe egzemplarze i próbki nowych rozwiązań technologicznych. Stany Zjednoczone grały dla Związku Sowieckiego dużą rolę ze względu na technologię. Linie do produkcji czołgów w roku 30 kupili w Stanach Zjednoczonych, ale kupili linie do produkcji ciągników, ale to wszystko było jedno samo. Ale Sowieci byli zmuszeni kupować to za gotówkę, ponieważ Amerykanie nie udzielali pożyczek. To był biznes, dla Amerykanów to był biznes. Ameryka to nasz przyjaciel. Zbudowała największe pancerne, artyleryjskie i lotnicze fabryki w Związku Sowieckim. W kraju mamy dużo złota. Jest kołyma. Ale ktoś na tej kołymie musi pracować, więc schwytali trockistów, wysłali ich tam, oni kopią tam złoto, nieodpłatnie. Złoto jedzie do Ameryki i w zamian przyjeżdżają amerykańscy inżynierowie i montują obrabianki. I znów mamy gułag, gdzie ludzie ściany budują. Oni ściany budują według amerykańskich projektów, a Amerykanie po prostu ustawiają tam warsztaty. Była na przykład znana wszystkim fabryka traktorów w Charkowie. Słynna, pokazywana w wielu filmach. I otóż tam była hala produkcji czołgów, której nikomu nie pokazywano, chociaż wielkością i powierzchnią przewyższała pozostałą część całej fabryki. Kupiono prototyp i skopiowano go. I tak T-34 powstaje przez 10 lat. Czołg T-34 to jest jakby na podstawie amerykańskich Christie. Christie to była podstawa, ale to kupione jakby prywatnie. Rzecz w tym, jaki byłby sens poświęcania tak wielkiej uwagi, zasobów, lat na przygotowania do wojny, gdyby nie szykowano się do ataku. Tym bardziej, że istniała koncepcja światowej rewolucji. Avanti popolo, alla risposta, bandiera rossa. Lenin przewidywał, rewolucja światowa rozwijać się będzie tym prędzej i gruntowniej, im skuteczniejszą pomoc nieść będzie pierwszy kraj socjalistyczny masom pracującym wszystkich pozostałych krajów. Swego czasu, jeszcze w latach 20., na posiedzeniu Kominternu, Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej, Karol Radek wystąpił z taką propozycją współdziałania między komunistami a nazistami, zachęcając właśnie komunistów niemieckich do współpracy z NSDAP. I przez krótki okres była taka współpraca. Przecież narodowy socjalizm to był socjalizm, to była partia robotnicza, więc ten sojusz jest naturalny, a jego celem jest likwidacja państw kapitalistycznych. Przecież całe oddziały partii komunistycznej z flagami przechodziły do NSDAP, do partii nazistowskiej. Ludzie nie widzieli tu różnicy. Nawet w symbolice nie było różnicy między komunistami a hitlerowcami. Był sztandar czerwony. Były wspólne zebrania, wspólne wystąpienia. No potem zostało to wyciszone. Ring überall, Freiheit und Frieden, wir werden bald. Należy wykorzystywać przeciwieństwa między dwiema grupami państw kapitalistycznych, podjudzając jedne przeciwko drugim. Zgodnie z tym zaleceniem Lenina, Sowiety konsekwentnie wspierają największego przegranego I wojny światowej, Niemcy. Omijając zakazy Traktatu Wersalskiego, Reichswera ćwiczy na tajnych poligonach w Związku Sowieckim. O losach świata
przesądza kolejna decyzja Stalina. Wydany niemieckim komunistom zakaz wejścia w koalicję z socjaldemokratami umożliwia tworzenie rządu przez narodowo-socjalistyczną partię Hitlera, która bez tego pozostałaby w mniejszości. Stalin otwiera Hitlerowi drogę do władzy. W 1933 roku Hitler doszedł do władzy. 30 stycznia. I równo po tygodniu w Związku Sowieckim przyjęto program zabezpieczania zbiorowego bezpieczeństwa w Europie. I od razu sowieccy dyplomaci zaczęli zwracać się do różnych państw, żeby zjednoczyć siły przeciwko Hitlerowi. Zmieniła się linia partyjna i wszyscy komuniści musieli natychmiast przyjąć nową linię, polegającą na tym, że socjaliści i socjaldemokraci są teraz bratnimi organizacjami w walce na wspólnym froncie przeciwko nazizmowi i faszyzmowi. Wielu Amerykanów wstąpiło w latach 30. do partii, ponieważ funkcjonowało hasło antynazizm. Wstępowało się do partii komunistycznej, ponieważ tu najmocniej walczyło się z nazizmem. I zaczyna się wojna w Hiszpanii. I od razu Stalin tam wysyła tysiące swoich wojennych doradców, wywiadowców, generałów, czołgistów, pilotów. I oni tam walczą. I Stalin mówi do Wielkiej Brytanii i Francji. Tam dzieci giną. Zainteresujcie się tym. Ale Wielka Brytania i Francja nie interweniowały. I tam II wojna światowa nie wybuchła. I to stało się jasne na początku marca 1939 roku. Stalin zrozumiał, że tam wojny zacząć nie może. I już za 3 miesiące zdejmuje ze stanowiska Litwinowa, dlatego że był Żydem, Hitler z nim by nie rozmawiał, mianuje na stanowisko Mołotowa i mówi, jeśli tam zacząć wojny nie możemy, to zaczniemy ją tu, w Polsce. Rok 1939 to oczywiście pakt Stalin-Hitler-Stalin, ale wspomina się o tym pakcie jako politycznym rozbiorze, ale kluczem poprzedzającym był 2 dni wcześniej zawarta umowę gospodarczą. To jest umowa z 19 sierpnia. Wtedy nastąpił sojusz energetyczny, można powiedzieć, ponieważ Sowieci dostarczali na dużą skalę ówczesną benzyny, surowców strategicznych dla prowadzenia wojny. Oczywiście nie wiemy, co by się później stało, ale jest jedno pewne, bez tej umowy gospodarczej i politycznej Hitler by nie wydał rozkazu do napaści na Polskę 1 września 1939 roku. To nie jest jakby spekulacja, to jest potwierdzone przez dokumenty, ponieważ jest rozkaz, że jeżeli 1 września nie będzie rozkazu, będzie cofnięty, to w tym roku już nie będzie. Czyli wojny byśmy nie mieli w 1939 roku. Września 1939 roku mało kto orientuje się, że zaczęła się właśnie nowa wojna światowa. Jedyna stolica, w której najwyraźniej jest to oczywiste, to Moskwa. Nadchodzą wielkie dni, oznajmia sowiecki nielegał Achmerow na konspiracyjnym spotkaniu z jednym ze swych amerykańskich agentów. Rozpoczęcie wojny światowej sprawi, że na zachodzie rewolucja rozprzestrzeni się jak pożar. W styczniu 1940 roku Stalin w gronie zaufanych współpracowników stwierdza: światowa rewolucja jako jednorazowy akt to nonsens. Ona w różnych okresach toczy się w różnych krajach. Sowiecki minister Mołotow oznajmia tracącym niepodległość Litwinom. Małe kraje będą musiały zniknąć. Powinniście więc już dziś wdrażać wasz naród w sowiecki system, który w przyszłości zapanuje w całej Europie. Na podbijanych przez Sowiety terytoriach Polski, Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii trwa
trwają aresztowania, deportacje i morderstwa setek tysięcy ludzi. A jednak na dziesiątki lat utrwali się propagandowa wersja o neutralności i nieprzygotowaniu Związku Sowieckiego do wojny. I w ich przekonaniu rok 1939-1940 wszystko szło według planu. Co nie było zaplanowane? Te szybkie zwycięstwa niemieckie, to nie było zaplanowane. Znaczy nieprzewidziane było. Przewidziano, że powtórzy się pierwsza wojna światowa i długotrwałe działania wojenne. I po wykrwawieniu się, osłabieniu przeciwników miał nastąpić ekspyt rewolucji i ekspyt oczywiście nie drogą pokojową. Już w latach 90., kiedy otwarto archiwa, stało się jasne, że sowiecki sztab generalny bardzo intensywnie planował starcie z Niemcami. Od 1939 do 1941 roku powstało co najmniej 5 wariantów planu wojny z Niemcami. 3 pierwsze warianty planu, te, które znamy, mogło być ich więcej, były ukierunkowane na główne uderzenie na terytorium Prus Wschodnich i wspomagające uderzenie na terytorium centralnej Polski. Związek Sowiecki szykował się do ataku. Zachodni front, 500 000 ludzi. Czołgów więcej niż w całych Niemczech, tylko w jednym zachodnim specjalnym okręgu wojskowym. I jakość czołgów była znacząco, znacząco lepsza. Czołgu takiego jak T-34 było 1400 sztuk. W żadnej innej armii na świecie nie było nawet podobnych, nie mówiąc o dorównujących poziomem. Tak też było z lotnictwem. Przy 4-5-krotnej przewadze liczebnej Związku Sowieckiego trudno mówić o niemieckim panowaniu w powietrzu. Otóż Stalin miał 5 korpusów powietrzno-desantowych. Nikt takich jednostek nie miał, tylko Niemcy mieli pułk i kilka batalionów. A my mieliśmy 5 korpusów powietrzno-desantowych i jeszcze 5 w procesie tworzenia. A przecież do wojny obronnej one nie były potrzebne. Kolejny wyzwolicielski pochód Armii Czerwonej latem 40 roku w Mołdawii, gdzie sowiecka armada lotnicza przeprowadza największy desant spadochronowy przed D-Day, budzi uzasadnione obawy Hitlera. Sowieckie czołgi są zaledwie dzień drogi od rumuńskich pól naftowych w Ploeszcz. Dajmy na to. Zrzucamy naszych spadochroniarzy w Rumunii. Tam niemieckich wojsk było bardzo mało, a cała ropa szła z Rumunii. Tam tylko zrzucić spadochroniarzy z zapałkami, podpaliliby i wszystko by spłonęło. Nam ropa niepotrzebna, mamy dużo swojej, podpalić ją i tyle. A dalej mamy Jugosławię, dalej Grecję i ją trzeba wyzwolić. A dalej mamy Iran i mamy Chiny. Nikt nie zdoła nas zatrzymać. Berlin i Hamburg, a w Paryżu przywitają nas z kwiatami. My jesteśmy przecież wyzwolicielami. Wyzwolicielami. 5 maja 1941 roku Stalin przemawia do zgromadzonych na Kremlu absolwentów Akademii Wojskowych. Polityka pokojowa to dobra rzecz, aż do czasu. Teraz, kiedy nasza armia została zreorganizowana, gdy została hojnie doposażona sprzętem do prowadzenia nowoczesnej wojny, gdy staliśmy się silniejsi, teraz nadeszła pora przejścia do ofensywy. Co najistotniejsze, w czwartym wariancie planu była wskazana data. Natarcie rozpocząć 15 czerwca 1941 roku. Jednakże sowiecka machina wojenna miała określoną inercję, ociężałość. Dlatego datę nieco przesunęli. Ale najważniejsze było to, że zgodnie z tym planem agresji, sowieckie wojska koncentrowały się. Wszystko u nas gotowe, ale Hitler udaremnił to. Nie można być jednocześnie równie dobrze przygotowanym do ataku i do obrony. Kto szykuje uderzenie, ten sam wystawia się na cios. W 1941 roku do niemieckiej niewoli dostanie się 3,5 z 5,5 milionów czerwonoarmistów, a 700 tysięcy zdezerteruje. Na sowieckim terytorium w wielu miejscach Niemcy witani są z kwiatami.
Łącznie około miliona obywateli sowieckich wstąpi w szeregi armii Hitlera i jej jednostek pomocniczych. Stalin zaczął rozumieć, że jego imperium wali się, że wszystko, w imię czego zniszczył miliony albo nawet dziesiątki milionów ludzi, wszystko to może pójść na marne. Kiedy Politbiuro, cała ta jego banda praktycznie w pełnym składzie przyszła do niego, w tym momencie wedle relacji Mołotowa i Malenkowa, on przestraszył się. Stalin poczuł strach. On myślał, że za przegraną wojnę aresztują go i oddadzą pod sąd. Ale oni chcieli, żeby on ponownie stanął na czele, bo wiedzieli, że w tym systemie, który on zbudował, tylko on może rządzić efektywnie. I Stalin znów stanął na czele kraju i wygłosił to znane przemówienie, zaczynające się słowami: drodzy bracia i siostry. Przypomniał sobie o braciach i siostrach, kiedy zrobiło się gorąco. Armia się rozpierzchła. Nikt walczyć za jego kołchozy nie chce. I on znów wprowadza bardzo radykalne przemiany. Otwiera cerkwie. Wprowadza pagony w armii. Pagony to był znak białej armii. Mówi o rosyjskim nacjonalizmie. Gdy tylko minie bezpośrednie zagrożenie reżimu sowieckiego, wróci terror wobec wiernych i duchowieństwa. Tymczasem jednak Stalin publicznie przyjmuje na Kremlu prawosławnego metropolitę Siergieja, a Radio Moskwa nadaje nawet poranne nabożeństwa cerkiewne. Stalin gotów był przywoływać hasło Matki Rosji, patriotyzmu, postaci wielkich carów. To był kolejny taki zwrot elastyczny, pozwalający opanować sytuację. Naprawdę pomysłowość Sowietów w tym względzie przerasta ludzkie wyobrażenie. Sowieci stwierdzili, że jest im potrzebna pomoc Żydów na całym świecie. Założyli żydowski komitet antyfaszystowski i postawili na jego czele dwóch polskich Żydów z obozów koncentracyjnych. Byli to Henryk Ehrlich i Wiktor Alter, którzy przed wojną byli politykami w Polsce. Po kilku miesiącach NKWD stwierdziło, że już ich nie chce, więc zostali usunięci z komitetu i zastrzeleni. Zastąpiono ich sowieckimi Żydami. Po wojnie oni także zostali zastrzeleni, ale w czasie wojny z nich korzystano. Ostatecznie uratują reżim sowiecki bestialstwa Niemców i socjalistyczna doktryna niemieckich władz, które na podbitych terytoriach nie zdecydują się na rozwiązanie kołchozów i oddanie ziemi chłopom. Na razie jednak wobec niepewnej sytuacji na froncie Kreml nie wyklucza nawet opcji separatystycznego rozejmu z Niemcami. W lutym 1942 roku doszło z inicjatywy Stalina do rozmów niemiecko-sowieckich. Przy czym te rozmowy były prowadzone nie kanałami dyplomatycznymi, a poprzez służby specjalne. Rozmowy odbyły się w Mceńsku po niemieckiej stronie frontu między zastępcą Berii Merkułowem i generałem SS Wolfem, który był szefem sztabu osobistego Heinricha Himmlera. Według instrukcji, którą widział i której fotokopię zamieścił Karpow w swojej książce, Stalin deklarował przystąpienie do walki z sionizmem. To było zobowiązanie ze strony Stalina, że przystąpi do wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, oczywiście przy boku armii niemieckiej. Ostatecznie porozumienie Merkułow-Wolf nie wejdzie nigdy w życie. Nie jest to konieczne, bowiem cała opinia publiczna Zachodu bezwarunkowo wspiera Związek Sowiecki. Zachód uznał, że trzeba udzielić wsparcia Stalinowi. Postawił na
jednego zbrodniarza przeciwko drugiemu zbrodniarzowi. Rząd sowiecki otrzymywał pomoc z programu Lend-Lease. Większość broni na wyposażeniu Armii Czerwonej w 1943-44 była to broń wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych. Sowieci chętnie przyjmują pomoc, choć na użytek propagandy wewnętrznej jej skala jest pomniejszana. Niektórzy z prostych żołnierzy sowieckich są przekonani, że napis USA na ich czołgach oznacza unicztorzym sukinsyna Adolfa. Dla uwiarygodnienia nowej linii propagandowej wobec Zachodu Stalin przejściowo zlikwiduje nawet Komintern, kuźnię kadr rewolucji światowej. A amerykańscy komuniści byli nadzwyczajnie zdyscyplinowani. Bardzo niewielu komunistów, członków partii, opuściło ją w okresie paktu z nazistami. Główna operacja dezinformacyjna Związku Sowieckiego polegała na tym, żeby przedstawić Sowietów jako ofiary Hitlera, jako ofiary II wojny światowej. Że kwestia odpowiedzialności za rozbiór Polski, czyli za wybuch II wojny światowej, nie istnieje. I pierwszą ofiarą tej operacji dezinformacyjnej jest oczywiście Rzeczpospolita Polska. W Stanach trwały nieustanne działania propagandowe mające naruszyć wizerunek Polski. Ponieważ amerykańscy komuniści realizowali wytyczne Sowietów, którzy nie chcieli niepodległej Polski. Ofensywa Armii Czerwonej idzie pełną parą i Niemcy są w odwrocie, a w tym czasie wybucha sprawa katyńska. I to jest największe po prostu jakby osiągnięcie Stalina, że nawet taka sprawa jak Katyń nie jest w stanie zmienić stosunku Zachodu wobec Związku Sowieckiego. Przez długi czas nawet Katyń był czymś, czego Amerykanie nie rozumieli, ponieważ amerykański rząd utrzymywał, że zrobili to Niemcy. Rząd ukrywał fakt, że tak naprawdę zabójstw dokonała sowiecka tajna policja. Już po odzyskaniu inicjatywy strategicznej na froncie, Sowieci przeprowadzą na własnym terytorium czystki etniczne, deportując podejrzanych o nielojalność Greków, Bułgarów, Ormian z Krymu, Turków meschetyńskich, Kurdów z Kaukazu, łącznie kolejne 3 miliony ludzi, z których co najmniej 1/4 nie przeżyje deportacji. Tymczasem Niemcy spełniają najpilniejszą potrzebę propagandy sowieckiej. Zapotrzebowanie na zło absolutne, w obliczu którego nikt nie będzie pytał o Gułag czy Katyń. Ten Stalin na okładkach zachodnich pism to jest taki po prostu symbol właśnie tego, jak Zachód, jak Stany Zjednoczone zostały znieczulone w tych sprawach dotyczących Sowietów i komunizmu. W środowiskach intelektualistów, poetów, no generalnie po prostu w oczach opinii publicznej Zachodu, Stalin przedstawia się jako taki mąż opatrznościowy. Kiedy Stalin był aliantem Zachodu, to jest między 1941 a 1945 rokiem, wkładano wiele wysiłku, by dosłownie przymykać oczy na sytuację w samym Związku Sowieckim i na okupowanych terenach Europy Wschodniej, by utrzymać ten sojusz i pokonać Hitlera. I ta polityka miała długofalowe skutki. Skalę infiltracji sowieckiej zachodnie służby będą w stanie ocenić dopiero po wojnie. Na razie jednak kilkuset agentów NKWD i GRU, uplasowanych w amerykańskiej armii i administracji, działa aktywnie, nie napotykając na zasadnicze przeszkody. Informatorami Stalina, informatorami Kremla nie są jedynie rezydenci wywiadu w Nowym Jorku czy w Waszyngtonie, nie są jedynie działacze komunistyczni, siatki Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, ale ten podziemny świat komunizmu ma dobrze usytuowane, dobrze uplasowane źródła informacji w Departamencie Stanu, w otoczeniu prezydenta Roosevelta. Achmerow był bardzo zdolnym oficerem. Posługiwał się tożsamością Billa Grinkiego. Podawał się za kuśnierza. Szył i sprzedawał futra. I można zadać pytanie, dlaczego Harry Hopkins, bardzo ważny urzędnik państwowy z Waszyngtonu, spotykał się z nim. Czy jechał do tego człowieka po prostu po futro? Spotykali się oczywiście dlatego, że Hopkins był agentem. Harry Hopkins, największy przyjaciel prezydenta, mieszkał w Białym Domu.
Skąd wiemy, że Hopkins był agentem? Zawsze uważano, że Hopkins wywierał lewicowy wpływ na prezydenta, ale nikt nie przypuszczał, że może być sowieckim agentem. Lecz później rozszyfrowano niektóre depesze Venony i w jednej z nich mowa była o tym, że agent 19 był na spotkaniu z Rooseveltem i Churchillem i przekazał informacje na temat planów inwazji w Normandii. Okazało się, że było jedno takie spotkanie Roosevelta i Churchilla, w którym uczestniczył jeszcze tylko jeden człowiek, Harry Hopkins. Jedno z dwojga. Albo Roosevelt musiał być kompletnie niezorientowany co do natury Związku Sowieckiego, charakteru jego rządu, charakteru jego ideologii i mógł zostać w tym względzie wprowadzony w błąd przez ludzi takich jak Harry Hopkins. Albo powód jest inny. Być może Roosevelt sympatyzował z przedsięwzięciem sowieckim. W maju 1944 roku wiceprezydent USA Henry Wallace odwiedza jedno z syberyjskich centrów wydobycia złota, ośrodek pracy przymusowej Magadan na Kołymie. Zarządcy gułagu dbają, by miał jak najlepsze wrażenia z tej podróży. Amerykański dygnitarz nie orientuje się, że odwiedził właśnie sowieckie Auschwitz. New York Times drukuje reklamy sowieckich obligacji wojennych w złocie. Moskwa spłaca nimi częściowo amerykańskie dostawy. Sekretarz skarbu Henry Morgenthau stwierdza, że metody stosowane przez Sowietów przy wydobyciu złota nie interesują władz amerykańskich. Churchill, który miał lepsze rozeznanie, nie zawsze tak było, ale w przypadku Polski chciał trochę lepiej, więc wysyłał depesze do Roosevelta w czasie Powstania Warszawskiego. Apelował o wysłanie samolotów z zaopatrzeniem, by wspomóc ludzi w Warszawie. Harry Hopkins, który został o to zapytany przez oficera sił powietrznych, odpowiedział: nie martw się, nie będziesz musiał lecieć do Warszawy, ponieważ będę wstrzymywał wiadomości od Churchilla, więc Roosevelt ich nie zobaczy aż do momentu, kiedy przygotuje dobry argument dla Churchilla, żeby wytłumaczyć, dlaczego nie pomożemy Polakom. Rząd sowiecki zezwolił tylko na jeden zrzut powietrzny i zaprotestował przeciwko dalszym zrzutom amerykańskim. I Stany Zjednoczone dostosowały się do woli Sowietów. Roosevelt był już bardzo chory i zdany na swoich doradców. Hopkins odgrywał bardzo ważną rolę. W Jałcie admirał Lee był doradcą wojskowym prezydenta Roosevelta. Powiedział mu: wie pan, panie prezydencie, Sowieci mogą to porozumienie rozciągnąć jak stąd z Jałty aż do Waszyngtonu i z powrotem, nigdy go w zasadzie nie łamiąc. A Roosevelt odparł: wiem, Bill, wiem, ale to wszystko, co mogę zrobić. Ale przecież znamy rezultat. Amerykański rząd sprzedał Polskę i pozwolił, by została państwem satelickim Sowietów. Woli polskiego narodu na oswobożdżonej polskiej ziemi zorganizowany Komitet Nacjonalnego Oswobożdżenia. Krasna armia продолжает победный путь на запад. W drodze na zachód Armia Czerwona dopuszcza się rutynowo rabunków i gwałtów. W podbijanych krajach NKWD przystępuje do krwawej rozprawy z patriotami. NKWD wykorzystywało niemieckie obozy koncentracyjne w Polsce. Auschwitz-Majdanek i inne obozy były wykorzystywane do przetrzymywania opozycjonistów czy członków Armii Krajowej, których chciały wyeliminować NKWD i Armia Czerwona. Stalin eksportował gułag do wszystkich krajów, które okupował. Stalin złupił całą podbitą Europę Środkowo-Wschodnią z Niemcami włącznie.
z fabryk, sprzętu, infrastruktury. Przecież on to w 99% wywiózł po prostu do Związku Sowieckiego. W egzekucjach i deportacjach giną kolejne setki tysięcy Polaków, Ukraińców, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Węgrów, Rumunów i innych mieszkańców Europy Środkowej. Warto zacytować opinię Johna Halforda Mackindera. Kto panuje nad Europą Wschodnią, czyli Polska i okoliczne kraje położone na Międzymorzu Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckim, a więc kto panuje nad Europą Wschodnią, ten panuje nad Heartlandem, czyli wnętrzem Eurazji. Kto panuje nad Heartlandem, ten panuje nad Wyspą Świata, czyli trzema kontynentami: Europa, Azja, Afryka. Kto panuje nad Wyspą Świata, ten panuje nad światem. I Stalin po II wojnie światowej niezwłocznie rozpoczął przygotowania do III wojny światowej. No jest tak, Armia Czerwona jest przygotowana, żeby iść dalej, prawda? Zresztą niektóre oddziały się zapuściły do nadrenii i musiały się potem wycofywać. Tutaj wybuch III wojny światowej został uniemożliwiony przez fakt, że Amerykanie zdobyli broń atomową. Więc w tym momencie wariant nie zatrzymania się na ławie, tylko osiągnięcia Atlantyku przestał być aktualny. Dzięki bombie. Wprawdzie Sowieci zdążyli już wykraść sekrety amerykańskiego programu atomowego Manhattan. Między innymi dzięki osobistemu zaangażowaniu Harry'ego Hopkinsa otrzymali nawet materiały rozszczepialne z amerykańskich zasobów. Ale potrwa parę lat, nim zdołają wyprodukować własną bombę i środki jej przenoszenia. Tymczasem ucieczka szyfranta GRU Guzenki z ambasady sowieckiej w Ottawie i dezercja Elizabeth Bentley z amerykańskiej siatki NKWD, a przede wszystkim pierwsze wyniki tajnej operacji łamania szyfrów sowieckich o kryptonimie Venona otwierają oczy przywódców Zachodu na stopień i skalę komunistycznej infiltracji. Zachód zaczyna z większą konsekwencją przeciwstawiać się agresywnym zamiarom Sowietów. W 1946 roku Armia Czerwona wycofuje się z Iranu wyłącznie dlatego, że Amerykanie mają bombę atomową. W rezultacie II wojny światowej dostała im się tylko część Niemiec. I to nie ta najlepsza. I bardzo się zdenerwowali. Stalin podobno w ogóle chciał pójść w odstawkę po II wojnie światowej. Wszyscy tak mówią. We wspomnieniach piszą, że mówił: ja rezygnuję, ja już nie chcę, jestem stary, nie zrobiłem tego, co należało. A należało wszystko zdobyć, całą Europę, co było założeniem rewolucji światowej. W latach 1946-47 umiera z głodu około 2 milionów obywateli sowieckich. Z takim zapleczem trudno prowadzić rewolucję światową. Zakończyła się II wojna światowa. Amerykanie mają bombę atomową, my takiej nie mamy. Amerykanie mają flotę oceaniczną, my nie. Amerykanie mają strategiczne lotnictwo, B-17, B-29, my nie mamy. Prócz tego Amerykanie mają co jeść, a u nas głód. Zginęło 27 milionów mężczyzn, nie ma kto w armii służyć. I zaczyna się walka o pokój. Sowieci inicjują intensywną kampanię dezinformacyjną, w której znów niezawodni okazują się pożyteczni idioci z Zachodu. Znakomity malarz francuski Picasso z architektką ceylońską De Silva i rzeźbiarzem amerykańskim Davidsonem. Julien Benda, filozof francuski. Słynny pisarz radziecki Ilja Ehrenburg. Francuski ksiądz Jean Boulier. Trzeba, aby wola pokoju jak największej liczby narodów, a przynajmniej decydujących na danym etapie historycznym, zmusiła do milczenia tych stosunkowo nielicznych, którzy pokoju nie chcą. Komuniści zawsze walczą o pokój. To jest jakby ich cecha immanentna, prawda? Chodzi o to, żebyśmy żyli w pokoju i dali się im podbić. Stalin przecież nie zmniejszył przygotowań wojennych, nie zmniejszył rozbudowy sektora zbrojnego, to wręcz zintensyfikował. Znów działa reaktywowany przez Stalina Komintern pod zmienioną nazwą Kominform, służący finansowaniu komunistycznej dywersji na Zachodzie, ale odbudowa i modernizacja Armii Czerwonej zajmie parę lat.
Tymczasem w podbitej Europie Środkowej Stalin powtarza ten sam cykl przygotowań, co przed rozpętaniem II wojny światowej. Całe życie społeczne, polityczne i kulturalne poddane zostaje kontroli partii i bezpieki. Centralizm, stachanowskie plany i kolektywizacja służą w istocie podporządkowaniu gospodarki celom militarnym. Ludowe Wojsko Polskie, jak każda armia państwa podbitego przez Sowietów, to nie jest żadna suwerenna armia, która ma na przykład własne plany mobilizacyjne, własną doktrynę wojenną. Nic takiego po prostu przez cały zresztą okres PRL-u nie istniało. To była po prostu część Imperium Sowieckiego. To jest taki wyścig z czasem. Musimy się szybko dozbroić, musimy się szybko wyszkolić, bo jutro możemy po prostu już stać w Paryżu albo w Waszyngtonie. Plany wojenne Armii Czerwonej wymagają pełnej pacyfikacji zaplecza przyszłego europejskiego frontu III wojny światowej. Tymczasem na terenie Polski i wcielonych do Związku Sowieckiego Zachodnich Republik wciąż działają antykomunistyczne organizacje i oddziały partyzanckie. By je ostatecznie zniszczyć, Sowieci i ich kolaboranci sięgają po sprawdzone wzorce prowokacji. Mechanizm polegał na stworzeniu fikcyjnej organizacji, która była w pełni zarządzana przez funkcjonariuszy i agentów bezpieki. Udało się komunistom skłonić do współpracy Stefana Sieńkę, jedną z niezwykle istotnych postaci czwartego zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, czyli GNU. I dzięki temu skonstruować piąty zarząd główny, który był w 100% prowokacyjny, to znaczy składał się tylko i wyłącznie z ubeckiej agentury albo z funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Ta organizacja wchłaniała też rzeczywistych działaczy niepodległościowych. Byli przekonani, że wchodzą do faktycznie działającej organizacji niepodległościowej. Z jednej strony chodziło o rzeczywiste wygniecienie resztek podziemnego państwa polskiego oraz działaczy emigracyjnych, a po drugie chodziło o skompromitowanie jakiejkolwiek idei stawiania w ten sposób oporu przeciwko imperium. I teraz w kraju starano się zidentyfikować potencjalne środowiska skłonne do oporu antykomunistycznego. Najistotniejszym z tych wątków była gra prowadzona z Huzarem, dowódcą dużego zgrupowania partyzanckiego działającego na Białostocczyźnie. Dodajmy, gra zakończona sukcesem. Po 4 latach podchodzenia Kamiński ostatecznie zaufał agentom bezpieki podsyłanym mu tam przez te 4 lata. Został pojmany wraz z najbliższymi współpracownikami, skazany na karę śmierci i zamordowany. Ta operacja, o czym wiemy, była swego rodzaju klonem, powtórzeniem matki wszystkich tego rodzaju operacji, czyli operacji Trust. Na operacji przeciwko Winowi szkolono w czasach PRL-u kolejne pokolenia oficerów bezpieki. Był traktowany jako podręcznikowy wręcz przykład prowadzenia gier operacyjnych. Z punktu widzenia międzynarodowego ta gra ma mieć charakter przede wszystkim dezinformacyjny. Sieńka uwiarygadnia tą grę przed delegaturą zagraniczną, a niczego nieświadoma delegatura zagraniczna wystawia pozytywne świadectwo piątej komendzie przed wywiadem brytyjskim i amerykańskim. Ta gra ma wprowadzić w błąd Amerykanów i Anglików i ma ich przekonać, że na terenie pojałtańskiej Polski istnieje silna organizacja niepodległościowa, która na wypadek wybuchu III wojny światowej jest w stanie przeprowadzić skuteczną akcję dywersyjną na zapleczu sowieckiego frontu. Tego typu przekonanie miało spowodować, aby oni, można powiedzieć, źle obliczyli siły i środki, które będą im potrzebne do stabilizacji frontu w Europie Zachodniej, czy też do wygrania na tym froncie. Od września 1949 roku Stalin dysponuje już własną bronią jądrową. W październiku jego sojusznik Mao Zedong proklamuje Chińską Republikę Ludową i rok później wysyła milion tak zwanych ochotników na wojnę w Korei, której całkowitemu opanowaniu przez komunistów przeciwstawiają się Stany Zjednoczone. Stalin, zaczynając wojnę w Korei, rozumiał, czym to się może skończyć i bardzo chętnie się na to decydował.
Nie bał się tego. Ochotnie szedł, on nie bał się. Stalin miał takie plany razem z Mao Tse-tungiem na 49, 50, 52 rok. Plan III wojny światowej. I zamierzali go zrealizować. Depesza Stalina do Mao z października 1950 roku. Oczywiście biorę także pod uwagę możliwość, że USA, mimo ich braku przygotowania do większej wojny, będą chciały zaangażować się w taką wojnę ze względu na prestiż. Czy powinniśmy się tego obawiać? Według mnie nie, ponieważ wspólnie będziemy silniejsi niż USA i Anglia, a inne państwa kapitalistyczne nie stanowią poważnej siły militarnej. Jeśli wojna jest nieunikniona, to trzeba ją rozpocząć teraz, a nie za kilka lat. Teraz opublikowano dostatecznie dużo materiałów o tym, co dokładnie było szykowane. Na przykład znamy rozkaz Stalina dotyczący formowania 100 nowych lotniczych dywizji bombowych z IU-28 średnich bombowców. 100 dywizji to 10 tysięcy sztuk samych tylko IU-28. Był też rozkaz Stalina, by wyprodukować 1200 nowych łodzi podwodnych. W czasach pokoju długo to nie mogło trwać. Jednocześnie on planował czystkę wyższej kadry dowódczej. On szykował taki sam terror przed III wojną światową, jaki był przed II wojną światową. To nie przypadek. On znów musiał tę maszynę nakręcić, naoliwić, aby zacząć III wojnę światową. Wiodącym motywem nowej fali terroru ma być kampania antysemicka. Tymczasem bowiem powstanie państwa Izrael sprawiło, że poparcie dla państwa sowieckiego w diasporze żydowskiej nie jest już tak jednoznaczne jak w latach II wojny światowej. Na początku 1953 roku Stalin rozkręca machinę propagandową. Do publicznej wiadomości podana zostaje informacja o wykryciu spisku lekarzy kremlowskich, którzy nastawać mieli na życie kierownictwa sowieckiego w ramach antysowieckiego spisku międzynarodowego żydostwa i zachodnich wywiadów, jak donosi agencja TASS. Oskarżenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o brak czujności oznacza, że czystka obejmie także ludzi z najwyższych szczebli władzy. Zaczynają się aresztowania i przygotowania do deportacji. Przerywa je śmierć Stalina. Дела Сталина будут жить в веках. Неблагодарные потомки, так же, как и мы с вами. Kiedy umarł, jego towarzysze zaczęli zastanawiać się, jak rozegrać sprawę sukcesji po nim. Wtedy pierwsze hasło reform rzucił Beria. Beria, czyli czerwony kat, taki jak Dzierżyński, był de facto twórcą pomysłu pierestrojki, czyli wprowadzenia jakichś reform, wprowadzenia względnej liberalizacji na jakiś czas. Ale ja oczywiście nie po to, żeby to imperium rozwalić, tylko po to, żeby go wzmocnić. Beria proponował przede wszystkim przeniesienie centrum władzy z politbiura i z partii do struktur państwowych. Druga sprawa, bardzo istotna, to jest wyzwolenie nomenklatury ekonomicznej. Czyli cała sfera ideologii miała zostać zmarginalizowana. Trzecia sprawa, absolutnie kluczowa dla perestrojki. Beria chciał postawić na rozwój nomenklatury narodowej. Beria również przewidywał oczywiście zjednoczenie Niemiec, i tylko że chciał ich neutralizację. Co więcej, Beria planował, żeby dogadać się z opozycją na emigracji, i to jest również zasadnicza treść perestrojki. Bo otóż czym miała się zajmować odtąd bezpieka według Berii? Ona miała być wycofana z tak dużej działalności wewnątrz kraju i główny nacisk Beria chciał położyć na wywiad. A w jakim celu? Celem wywiadu miała być przede wszystkim kradzież technologii zachodnich. No bo przecież wiemy, że komunizm nie może się rozwijać, prawda? Więc może tylko ukraść. Ponieważ jednak zbierał przy tym materiały na swoich współtowarzyszy z Politbiura, zbierał z władz sowieckich, stał się niebezpieczny i koledzy postanowili się go pozbyć. Różne są wersje tego wydarzenia. Specjalny oddział, dokładnie nie wiemy, czy wojska, czy bezpieki, Berię aresztował, a być może zabił na miejscu. Tego też nie wiemy, bo są różne wersje do dzisiaj. Najbardziej barwna
jest opowieść o tym, jak wspólnie udusili go podczas posiedzenia biura politycznego. Beria jest kolejnym, bynajmniej nie ostatnim szefem sowieckiej tajnej policji, który nie umiera śmiercią naturalną. Finał pierestrojki beriowskiej, krwawe stłumienie przez Armię Czerwoną buntów w kilku ośrodkach Gułagu, a także w Berlinie latem 1953 roku, należeć będzie odtąd do stałych elementów gry o władzę w państwach opanowanych przez komunistów. Nie tylko Beria miał za paznokciami sporo zaschniętej krwi, bo odpowiedzialność za to, co się umownie nazywa fazą stalinowską komunizmu, była wspólna. I siedzą oni po Stalinie i myślą, co mają dalej robić. Co dalej robić? Powinniśmy rozprzestrzenić nasze wpływy na cały świat. Ale jak? Wcześniej nie było bomby atomowej. Teraz ona nas powstrzymuje. Wcześniej Europa była rozbita. Brytyjczycy z Niemcami walczyli, Niemcy z Polakami. Wszyscy ze wszystkimi. Wtedy była okazja. Teraz oni wszyscy są zjednoczeni w NATO. Wcześniej Ameryka była po naszej stronie, teraz jest naszym wrogiem. Co robić? Zaangażowanie USA w Europie było kluczem, ponieważ to było jedynym tak naprawdę mocarstwem wówczas, które było w stanie zastopować Sowietów. Sowieci po prostu rozumieli, że nie mogą iść na trzecią wojnę światową, że nie mają dość sił i środków. Oto w czym tkwi sedno. I w GRU powstał raport, który nazwano raportem Lokomotywy. Stwierdzał on, że kapitalizm jest jak ogromna lokomotywa, której my nie jesteśmy w stanie zniszczyć. Lecz powinniśmy znaleźć coś takiego, jakąś śrubkę, którą wykręcimy i lokomotywa się zatrzyma. I my wtedy rozprzestrzenimy się na cały świat. Ta śrubka to ropa naftowa. I zaraz po Stalinie Sowieci podejmują próby przeniknięcia do Egiptu. Chodzi o kanał Suezki, o dostawy ropy z Bliskiego Wschodu. I od razu kryzys międzynarodowy. I potem Algieria, Egipt, Syria. I tworzą się konflikty, jeden za drugim. Wojny, wojny, wojny. Z tego powodu, że sowiecka łapa tam się znalazła. Gdybyśmy mieli bezpośredni dostęp do Morza Śródziemnego, ale Turcja nas blokowała. Stalin próbował zdobyć Turcję. NATO powstało po to, żeby Grecję i Turcję ochronić przed Stalinem. To była pierwsza przyczyna. I nic się nie udaje. I przed nami droga. Przed nami Afganistan. Afganistan, Pakistan to tylko droga ku morzu. I w 1954 roku, kiedy GRU stworzyło ten raport Lokomotywy, że trzeba wykręcić śrubkę, Związek Sowiecki zaczął budować drogi w Afganistanie, kopać tunele z północy na południe. Afganistan to ostatnia nadzieja Związku Sowieckiego. Od 1954 do 1979 roku kopali te tunele, budowali drogi. I Afgańczycy pytali, ile to kosztuje? A nasi odpowiadali, nie przejmujcie się, potem zapłacicie.